Niemal euforycznie wielu Polaków zareagowało na rządową informację o niedalekim zniesieniu obowiązku noszenia maseczek w otwartej przestrzeni. Rozporządzenie to najnowsze, jest jednak dość zawiłe. W jednym z jego paragrafów, 25, czytamy, że maseczki zobowiązani jesteśmy nosić do 5 czerwca, między innymi w miejscach ogólnodostępnych, takich jak drogi, cmentarze, promenady, bulwary, parkingi oraz... Na terenie nieruchomości wspólnych. Następny ustęp tego samego przepisu mówi natomiast, że nakaz noszenia maseczek nie obowiązuje na otwartym powietrzu. Jak zatem te zawiłe zasady interpretować? Kluczem jest określenie na otwartym powietrzu, co oznacza, że na klatce schodowej budynku wielorodzinnego maseczka obowiązuje, ale przed blokiem, na parkingu lub ulicy. Już nie. Jednak na parkingach podziemnych, takich jak na przykład w plazie, maska musi być. Wewnątrz kościoła maseczka jest obowiązkowa, ale na kościelnym placu możemy ją zdjąć. W hali targowej maseczka nas obowiązuje. Przy straganie znajdującym się na placu nie musimy jej nakładać. Mamy jednak w tym liczącym aż 32 strony rozporządzeniu jeszcze jedną istotną zasadę. Aby na wolnym powietrzu nie nosić maski, musimy zachować półtora metrowy dystans społeczny. W praktyce maseczki gotowe do użycia musimy mieć ze sobą stale. I tak pozostanie co najmniej do 5 czerwca. A ponieważ maseczki, jak wskazuje życie, będą wędrować z ust do kieszeni i z kieszeni na usta. Dla własnego bezpieczeństwa warto jest szczególnie dbać o higienę dłoni. Choć niewątpliwie najlepszym rozwiązaniem byłoby używać masek jednorazowych i po każdym jej zdjęciu sięgać po nową. Taką zasadę dla własnego bezpieczeństwa powinny stosować osoby, które nie przyjęły szczepienia przeciwko ciężkiemu przebiegowi SARS-CoV-2. Na koniec dobra wiadomość dla nowożeńców, którzy mają zaplanowane śluby na 15 maja lub później. Najnowsze rozporządzenie pozwala im zdjąć maseczkę na czas ceremonii odbywającej się zarówno w świątyni, jak i w urzędzie stanu cywilnego.